Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Moja droga, my się nie znamy, więc myślę, że powinnyśmy zacząć od brudzia. Ja niestety nie mam czym się stuknąć, no dobrze, ale... to symbolicznie. Twoje zdrowie, Malwina. Symbolicznie. Kinga Miomi. O, prawda, od razu. Dyskretna reklama IKEA, prawda? I mamy pierwszy product placement za sobą. No hej, bardzo mi miło. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze rozmawiało. No, jeszcze pytanko. Nie ma innej możliwości. Dokładnie. Jak mnie w ogóle słyszysz? Bardzo dobrze. Jest w porządku. Tak. Okej. No, chciałam pierwszy temat taki poruszyć, dotyczący kwarantanny, a właściwie tego odmrażania tej naszej polskiej gospodarki. Ponieważ u nas już postępują te etapy odmrażania, natomiast na przykład w Czechach możesz organizować wydarzenia do 300 osób, czyli już jakby jest to, powiedzmy, mocno przed nami są. Więc pytaj, co ty sądzisz o tym naszym procesie odmrażania? Słuchaj, myślę, że jestem ostatnią osobą, która się powinna wypowiadać na temat gospodarki, ponieważ jestem artystką z zawodu i najgorzej w mojej firmie wychodzą mi zawsze rozliczenia podatkowe, więc jakby w kwestii rysowania, rozumiesz, mazakami, projektowania mogę się wypowiedzieć, natomiast w kwestii kwarantanny mogę się wypowiedzieć tylko i wyłącznie emocjonalnie, to znaczy w kwestii emocji, które towarzyszą mnie, moim bliskim, moim współpracownikom, tego, jakie są nastroje i tego, że naprawdę wszyscy chcielibyśmy, żeby już świat wrócił do normalności, ale obawiam się, że to nieprędko nastąpi. To akurat prawda, niestety. Miejmy nadzieję, że jakoś już powoli to będzie wszystko wracało. Natomiast w takim układzie wiem też, że prowadziłaś live na swoim Instagramie dotyczący właśnie trochę przygotowania do tego bycia samotnym podczas tej kwarantanny. Więc pytanie, jaki odzew miałaś ze strony fanów na ten live i właściwie czego on dotyczył, jakbyś mogła powiedzieć osobom, które nie widziały go? No to tak. Ja jestem osobą, która pomimo tego, że funkcjonuje no, dosyć prężnie w przestrzeni publicznej, miałam swój program autorski w telewizji, współprowadziłam z Karoliną Gilon, Łukaszem i Marcinem Tyszką 3 sezony programu Druga Twarz w stacji TTV. Bardzo często rzeczywiście wypowiadam się publicznie, ale staram się, żeby to była jednak tematyka związana z moim zawodem niż z moją prywatnością. Udało mi się pomimo trudów medialnego partnera trzymać, że tak powiem, w kwestii prywatnej, w intymnych warunkach taką mam filozofię życiową, że dzielę się tym, co mam z najbliższymi. A za najbliższych zaczęłam uważać moich ludzi na Instagramie. Mamy, mogę powiedzieć, z pełną uczciwością i czystą kartą, że mamy z większością z moich followersów relacje, piszemy do siebie. Ludzie bardzo często się ze mną komunikują właśnie w kwestii problemów, czy wiesz, jakichś sukcesów zawodowych, w związku z tym, no wiadomo, że to nie jest przy moich 99 tysiącach obserwujących, nie mam kontaktu z każdym, ale jest to ta grupa dosyć duża. No i ja nigdy w życiu nie mówiłam o swoich prywatnych w ogóle problemach z depresją, ze zdrowiem. Jak byłam w szpitalu i była sytuacja dosyć trudna, to rzeczywiście wrzuciłam na Instagram post, bo dostawałam taką ilość informacji, po prostu to było po kilkaset wiadomości dziennie, w związku z tym ja nie miałam za bardzo siły, leżąc do góry brzuchem, odpowiadać na te wiadomości. Doszłam do wniosku, że no nie wiem, czy wyjdę z tego szpitala, bo sytuacja była trudna. I postanowiłam się w pewien sposób pożegnać z moimi followersami w taki śmieszny sposób. No akurat udało się wyjść z tego szpitala i dalej funkcjonować i kontynuować życie, tym fajniej. Natomiast rzeczywiście staram się, jeżeli mówić o jakichś prywatnych kwestiach, to mówić to jakby z poziomu Instagrama, tak? Bo wtedy mam pewność, że nic nie zostanie przefiltrowane, przekręcone, skomentowane. Nie mam zaufania niestety do mediów. Media wielokrotnie przekręcały moje wywiady i tak dalej, więc jakby podziękowałam już w tej kwestii. I doszłam do wniosku, że to jest taki czas, kiedy ja rzeczywiście mogę zrobić pożytek z mojego doświadczenia, jakim jest przejście parę lat temu depresji, zmaganie się z tą depresją, leczenie tej depresji, jakich ja używałam narzędzi, żeby z tej depresji wyjść, co mnie wsparło, co mnie nie wsparło i kto mnie nie wsparł, czyli jakby podzielenie się ze swoimi bliskimi obserwatorami tym, że żadna sytuacja nie jest beznadziejna. Z każdej naprawdę najbardziej beznadziejnej sytuacji typu bezdomność, depresja, utrata wiary w życie, utrata wiary w bliskich ludzi, że ze wszystkiego można wyjść. I ja bym się tym nie dzieliła, bo ja sobie z tym gdzieś tam, wiesz, poradziłam, przepracowałam to, natomiast powiem Ci, że feedback jaki jest, no jest absolutnie niesamowity. I ja jestem, widzę tu parę osób, które pisało o swoich problemach, bo cały czas czytam wiadomości tutaj, które się pojawiają. Kochani, bardzo dziękuję przede wszystkim za zaufanie i za to, że będziecie działać, że najgorsza w depresji jest skrywana emocja. To, że nie dzielisz się z nikim tą presją, którą wewnętrznie sobie tworzysz, która nie pozwala ci oddychać, która powoduje stany lękowe, że próbujesz to zgnieść. Sytuacja koronawirusa doprowadziła wiele osób do ściany. I kryzys jest globalny i my tak naprawdę wszyscy potrzebujemy wsparcia. Wiesz, ja na przykład 2 dni temu miałam jakąś takie totalne utratę w ogóle wiary w swoje umiejętności. Jakby wiesz, pomimo tego, że jestem kostiumografem od 17 lat i no, prężnie działam i to miałam taki dzień, kiedy po prostu był gorszy dzień. I rozmawiałam z moją przyjaciółką i ona też miała gorszy dzień. I chodzi o to, żeby nie zakrywać tym good vibes only, tym ciągłym pianiem o tym, jak jest wspaniale i switaśnie i dzień dobry, kochani, życie jest piękne. Nie, mamy prawo też do tego, żeby być złymi na pewne sytuacje, mieć lęk, nie wypierać tego, mówić o tym. Po prostu po to jest tak naprawdę dzisiaj to medium dla mnie, żeby się komunikować na szczerej, autentycznej pozycji z ludźmi, którzy są po drugiej stronie. I to się dzieje, jakby ta zwrotka ma miejsce. Tydzień po tym live'ie zostałam zaproszona do uczestniczenia w takiej kampanii Dbam o Głowę, którą robi Sandra Hajduch. Chciałam to zapytać, tak? Dokładnie. To jest też, potem też nastąpił taki feedback, gdzie te osoby, które ze mną się wcześniej kontaktowały z zapytaniami, jak zacząć pracę, jakby co w ogóle zrobić, bo wiesz, bardzo często ludzie nie podejmują działań, bo nawet nie wiedzą, jaki numer telefonu jest do poradni, tak? Do jakiej poradni pójść, do kogo się skierować, więc ja dzisiaj mogę powiedzieć, że to była słuszna decyzja, żeby o tym powiedzieć. Czy mi to coś dało prywatnie? Miałam takie, wiesz, taki moment zastanowienia się, czy ja się za bardzo nie obnażyłam. Ale to jest, wydaje mi się, też bardzo dobre. Jeżeli ten mechanizm działa, takiego sprawdzania granic, czy nie zostały przekroczone granice, to znaczy, że myślę, że duża część mnie jest uzdrowiona. Bo ja nie potrzebuję tego do rozgłosu, do promocji i tak dalej, tylko rzeczywiście to jest relacja, interakcja z ludźmi po drugiej stronie. No i jakby, no i niech to się dzieje. Niech to się dzieje, ale na pewno nie będę zakładała fundacji, teraz wiesz, rzucała swojego życia zawodowego i tak dalej. Natomiast ludzie wiedzą, że jestem, odbieram wiadomości, odpisuję, radzimy, czasami się zastanawiamy, co tu zrobić, wiesz, czasami wystarczy rozmowa, Paru osobom dałam swój numer telefonu, że gdyby, to wiesz, to nawet to są czasami takie bardzo proste rzeczy, że dasz komuś numer telefonu, nawet jeżeli ta osoba z tego nie skorzysta, to wie, że nie jest w tym sama. Bo to jest najważniejsze chyba w pierwszym kroku do pracy nad sobą, do walki nad sobą, żeby wiedzieć, że nie jest się samemu z problemem. Czy ty czujesz się trochę jako taki psycholog w tym momencie? Nie! W ogóle! Ja się w ogóle nie czuję jako psycholog. Moja droga rozwoju jest, ma staż 5 lat pracy. To jest bardzo taki intensywny, to jest taka intensywna praca, bo pracuję na wielu płaszczyznach, jakby w różnych technikach, ale to jest, wiesz, im dłużej, im dalej w las, tym masz świadomość, że wiesz nic. Im więcej wiem, tym wiem mniej. Właśnie, wspomniałaś o tym, że dołączyłaś do tej kampanii, przepraszam, ale wypadła mi teraz nazwa z głowy, zasłuchałam się. Dbam o głowę, Sandra Hajduch. Tak się zasłuchałam w to, co mówisz i tutaj teraz nie wypadło z głowy, ale chciałam się ciebie spytać, co ci skłoniło do tego dołączenia i czy ty uważasz, że w Polsce wciąż za mało się mówi o depresji i o tym, że nie można bać się prosić o tą pomoc? Dużo się dzieje, dużo się robi, dużo w ogóle organizacji do mnie pisze. Teraz dostałam takie zaproszenie do udziału w kampanii Żółta Wstążka. Ja też nie jestem takim, wiesz, biegła w kwestii tych wszystkich organizacji, które się zajmują. Myślę, że bardzo dużo się dzieje, ale jeszcze za mało się mówi. Myślę, że koronawirus wybije problem i już nie będzie odwrotu. W sensie bardzo dużo się już wydarzyło, bardzo dużo osób potrzebuje wsparcia. Więc to już nie ma na co czekać. Jakby to jest ten moment, kiedy trzeba się zabrać za siebie po prostu i działać. Wspomniałaś również o bezdomności, bo faktycznie pojawiły się takie gdzieś w jednym z live'ów. A ty widzę, że z grubej rury. Nie tam, dzień dobry pani Marcino, no to jak to postać bezdomnością? Wspomniałaś o tym, właśnie, że byłaś bezdomna. Że byłaś bezdomna. Chciałam się ciebie spytać, jak sobie z tym poradziłaś? Powiem ci, że twoja radość z zadawania tego pytania jest niezła, ale masz bardzo ładny aparat na zębach. O jakie jest pytanie? Jakie jest pytanie? Powiedz sobie, jak sobie poradziłaś z tym ciężkim momentem w swoim życiu, kiedy też twoi bliscy, tak jak wspomniałaś, nie wiedzieli o tym? To znaczy, kilka bliskich osób wiedziało o tym, bo mnie do tego doprowadziło. Natomiast moi najbliżsi, w sensie moi rodzice, no wiesz, ja to zawsze całe życie tak robię, że wszystko biorę na swoje plecki i jak ten plecak, rozumiesz, się wypełni kamieniami, no to wtedy dopiero, i nie mogę już oddychać, to dopiero nim rzucam o ścianę. Natomiast jak sobie poradziłam, wiesz, w większości tego czasu nie pamiętam, bo byłam tak straumatyzowana, ponieważ no, nie dość, że miałam tą pełzającą depresję, to po prostu zostałam postawiona przed faktem dokonanym. No ale jak widać... Pełna sił. Stanęłaś na nogi. Sztukateria jest. Sztukateria jest. Moje mieszkanie się remontuje. Jest coś w tym, że największe traumy nas budują. Dzisiaj słuchałam rozmowy Kuczaja z Marcinem Cejrowskim, coś takiego powiedział. Ja myślę, że coś w tym jest. Tylko pytanie, czy wyciągniesz lekcję, czy odrobisz to zadanie, czy nic z tym nie zrobisz i twoje życie będzie dalej tak samo wyglądało. Ja wyciągnęłam z tamtych wydarzeń z mojego życia bardzo dużo wniosków i dzisiaj mogę się z tobą śmiać z tego, aczkolwiek sytuacja była nie do śmiechu. Na szczęście teraz już wszystko wróciło do normy. Tak. Współpracujesz z programem Taniec z Gwiazdami, jesteś tam kostiumografem. Tak. I chciałam się ciebie spytać, czy to jest trudniejsze współpracować z gwiazdami? Czy bycie kostiumografem programowym, że tak powiem, takie programu na takim szczeblu jest bardziej wymagające? Jako osoba, która zrobiła kilkanaście formatów w Polsce, takich telewizyjnych, mogę powiedzieć, że Taniec z Gwiazdami jest na pewno najbardziej wymagającym programem. Mhm. To znaczy najtrudniejszy dla mnie był na pewno Top Model, ale myślę, że to wynikało z bardzo dużego chaosu, który panował na planie, mhm, i decyzjami, które były na ostatnią chwilę zmieniane. Myślę, że gdyby tego typu sytuacje pojawiały się w Tańcu z Gwiazdami, to mnie już by nie było, bo to jest program, który nienawidzi freestylu, to jest program, który nienawidzi nieprzygotowania, to jest program, który musi wyglądać na wypasiony i żeby stanąć na wysokości zadania i zrobić ten program na najwyższym poziomie, potrzebujesz tygodnia na to, żeby przygotować odcinek. I mówię tutaj o wszystkich pionach. Od kostiumów, przez scenografię, przez mistrzów, od 3D, światła, reżyserii, charakteryzacji, choreografów, mhm, tancerzy i gwiazd. Jest to bardzo trudna realizacja, z mojego punktu widzenia najtrudniejsza, dlatego że wszystkie kostiumy robimy ręcznie. One są przygotowywane w pracowniach krawieckich, mhm, dopasowywane pod gwiazdy i pod tancerzy. Bardzo często też są dodatkowe, do tego dodatkowi tancerze, którzy jakby zapełniają kadr, czyli też trzeba ich ubrać, czyli co tydzień właściwie muszę być przygotowana na te 20 do 40 kostiumów na sito, wyklejonych, wydekorowanych. No to tak jakby na przykład, nie wiem, Łukasz Jemio raz w tygodniu robił kolekcję od Couture. No to jest mniej więcej coś takiego i robisz to w ciągu przez 10 tygodni. W związku z tym trzeba naprawdę, jest napisane uśmiech, no to się uśmiecham, bo tu ktoś pisze prze.tv, uśmiecham się. I jest to też program, który daje mi największą satysfakcję, ma największy budżet, w związku z tym można poszaleć. To jest bardzo ważne dla projektanta, dla kreacji, kiedy możesz coś tu narysować i to może pójść do życia, a nie tylko zostać na kartce papieru. To jest dla projektanta najważniejsze. Więc mam ten komfort, jestem za to bardzo wdzięczna i już we wrześniu wracamy. Tak, no właśnie, program wraca na jesieni. Tak. I właściwie, czy w takim układzie praca z gwiazdą jest trudniejsza? Bo jednak miałaś tam okazję zająć się właśnie kostiumami gwiazd, charakteryzacją tam, czy charakteryzacją, no można tak ująć charakteryzacją. Charakteryzacja to jest to, co robi... Całym wyglądem właściwie. No tak, ja robię tylko szkic. Tak, ja robię szkic całego kostiumu i charakteryzacji, daję kierunki charakteryzatorom. Mhm. Zazwyczaj pracujemy pod dowództwem Ewy Gil, która ma tam sztab ludzi, natomiast w odcinkach specjalnych, takich jak na przykład, nie wiem, odcinki bajkowe czy Halloween, właśnie na 1-2 odcinki przychodzą charakteryzatorzy, tam już są doklejki, wąsy, brody, szramy, były na przykład ostatnio różki Shreka, które odpadły na próbie, więc to jest praca na najwyższym rejestrze i na najwyższych emocjach. To jest super. Ja to kocham. A czy zdarzyło Ci się kiedyś, że jakaś gwiazda była z czegoś niezadowolona? Co Ty zaproponowałaś? Moja droga. To jest mój chleb powszedni. Ja myślę, że zdecydowanie częściej gwiazdy są niezadowolone, to znaczy może nie to nie chodzi o niezadowolenie, to jest brak pewności. Mhm. Bo dla gwiazd wejście do takiego programu to jest nowość. One się nigdy nie zetknęły z sukienką na body, zaprojektowaną na body, czyli na takim kostiumie kąpielowym. One się nigdy nie zetknęły z tym, że na przykład frędzle są ze szkła, że sukienka waży kilkanaście kilogramów, że jest wyklejona nie tylko kamieniami, ale też piórami, że ma w obwodzie bardzo często kilkadziesiąt metrów tkaniny, że trzeba na nią uważać, bo jak cofniesz, jak masz układ choreograficzny, w którym, wiesz, tańczysz do tyłu, to możesz nadepnąć na suknię, więc no, tutaj się rozwija cały wachlarz tak naprawdę możliwości tego, jak ten kostium może Gwieździe uprzykrzyć życie. Więc jesteśmy na to przygotowane, przyzwyczajone, ale czasami zdarzają mi się takie telefony od moich dziewczyn. Jest: Malwina, słuchaj, jest okej. Naprawdę fajna gwiazda. Dobrze się z nią pracuje, nie miała żadnych zarzutów, ma do nas zaufanie. To jest kwestia zaufania. Ja myślę, że po takim pierwszym, drugim... Najgorszy jest pierwszy odcinek dla wszystkich, dlatego że on generuje najwięcej stresu. To jest dla wszystkich, pomimo tego, że dla nas wszystkich to już jest 10., 11. edycja, to cały czas jakby wchodzimy w pierwszym odcinku jakby pierwszy raz. Nie wiem, to jest jakaś magia tego formatu, że jakby ta adrenalina jest na tak wysokim rejestrze, na tak wysokim poziomie, że ja mam wrażenie, że ja jakby inicjuję pierwszy raz za każdym razem. No ale już drugi, trzeci odcinek jest właśnie coraz bardziej łagodnie, gwiazdy się rozluźniają, jest miła atmosfera, potem się nagle zawiązują przyjaźnie, miłości. No i wiesz, taki mamy nasz wewnętrzny klanik. No to pytanie tutaj już padło od widza. Która gwiazda była najbardziej gdzieś tam wymagająca i najbardziej marudna? Na pewno jakąś taką pamiętasz. Mam tu mój czarny zeszyt. No dobra, otwieram. Nie no, słuchajcie, ludzie. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja nie pisnę słówkiem. Ja jestem córką lekarza, mój tata jest chirurgiem. Ja tą etykę lekarską wypiłam, no może nie wypiłam, ale zjadłam na śniadanie z ojcem, lekarzem. U nas się wszystkiego zawsze dotrzymywało w tajemnicy. Ale tak, żeby już nie robić wokół tego jakiejś afery, to ja się z nikim nie rozstałam w gniewie. Czyli to znaczy, że nawet jeżeli jakieś były niesnaski, to myśmy się rozstawali zawsze w przyjaźni. I zawsze te bankiety pod koniec tańca wspominam naprawdę bardzo emocjonująco, więc... Ten program to jest taki proces też dla każdego. Przede wszystkim dla gwiazd, no bo to one świecą na parkiecie. A ja mam w sobie, mam wrażenie, dzięki temu projektowi coraz więcej pokory, zrozumienia i takiego, wiesz co, teraz jak na przykład mam do czynienia z kimś, kto ma jakiś problem, to we mnie się otwiera, wiesz, coś takiego współczującego, że nie oceniam tej osoby, nie krytykuję tej osoby, tylko jest we mnie takie ludzkie współczucie, takie nawet poruszenie. Empatię masz. I chyba ten program mi też dał takie patrzenie, wiesz, po prostu z miłością do ludzi, podchodzenie z miłością, bo widzisz, od razu ci się wykłada już po pierwszych 2 odcinkach, z kim kto ma problem, z czym kto ma problem. I to jest też dla mnie wyjątkowe, że mogę uczestniczyć w tym, przyglądać się temu i zostawiać to dla siebie. Wspomniałeś, że twój tata jest lekarzem, jest chirurgiem. Tak. I chciałam się ciebie spytać, bo... Ale mój tata nie umie wejść na live'a, no. Ogląda moje snapy, ale nie umie wejść na live'a, no co za żenada, no. To naucz go. Zresztą on jest w Łodzi, ja jestem w Warszawie, więc no dobra, kiedyś zrobimy live. Znaczy nie, mój tata mówi, że nie, on nie wejdzie na żadnego live'a. Ja się boję, że gdyby on wszedł na live'a, to by zaraz ciebie wywaliło i on by się tutaj wpakował. Wiesz, tak raz zrobiłam live'a w Tańcu z Gwiazdami i chciałam być taka futurystyczna i coś zaczęłam tutaj przyciskać, żeby pokazać zdjęcie i potem mi się tak, ekran mi się odwrócił, zdjęcie mi się przemieniło, moje było małe, to zdjęcie kreacji było duże. Kreacja w ogóle pokazywała pupę, bo jakoś się skadrowało, no wiecie, o porażkach. Więc ja już może z moim ojcem po prostu... Będę tylko rozmawiać bez Instagrama. Ale chciałam się ciebie spytać, w związku z tym, że ty właśnie jest lekarzem, na pewno masz taką większą trochę świadomość, co się dzieje obecnie w szpitalach i generalnie jakie są warunki personelu medycznego. Przepraszam, dzwonił Michał Piruch. Michał Piróg dzwonił. Michał, nie dzwoń, ja mam live'a. Mówiłam, że mam live'a. Słuchajcie, tak by the way, w tym tygodniu mój przyjaciel Michał Piróg ma urodziny, także tam, wiecie, możecie mu napisać życzenia, którego dokładnie zaraz wam powiem, chyba w czwartek. Dobra, przepraszam. Mój ojciec, tak, mój ojciec pracuje w szpitalu regionalnym w Tomaszowie. Odnośnie tego koronawirusa, czy ty masz chyba jakiś żal do rządu w związku z tym, że oni się nie przygotowali odpowiednio? Może jeszcze raz? Powtórz? Masz taką większą świadomość, jako że twój tata jest lekarzem, tego, co się dzieje, jakie są warunki personelu medycznego w szpitalach. I czy w związku z tym ty masz chyba jakiś żal do rządu o to, że o to nieprzygotowanie względem koronawirusa? Ech, chyba się przygotowałaś z tych wywiadów. Tak. Był moment w pierwszym miesiącu koronawirusa, kwarantanny, że moją głowę wypełniało zdenerwowanie na tą sytuację. Biorąc pod uwagę to, że rozliczam się kwartalnie z fiskusem i wiem, jakiej wielkości podatki płacę, to sytuacja, w której znalazł się mój ojciec jako chirurg, który operuje, dostając jedną maseczkę dziennie. Mówię o chirurgu, nie o lekarzu, który przyjmuje w przychodni, tylko mówię o operatorze, osobie, która ma kontakt z krwią, z wnętrznościami. Przepraszam, tak to obrazuję, ale wydaje mi się, że tylko w ten sposób będę mogła Państwa, Państwu nakreślić, jakiego to jest poziomu zaangażowania i odpowiedzialność. No i rzeczywiście było tak, że mój ojciec miał wydzielane maseczki jedną dziennie o odzieży medycznej. Nie było w ogóle mowy przez 1,5 miesiąca. Nikt nawet nie zadał pytania na oddziale, czy taka odzież jest potrzebna. Ja po miesiącu tam udało mi się wyprodukować, tam ponad 1000 sztuk pojechało do szpitala, do ojca. No to lekarz, który przyjmował te maseczki, po prostu jak mu powiedziałam, że to jest skandal i to jest straszne, powiedział mi, a to taki wielki chłop, mówi, pani Malwino, ja płaczę codziennie. Więc no sytuacja była nieciekawa. Myślę, że teraz się to już uspokoiło. To nie jest szpital specjalistyczny tego pierwszego kontaktu. Natomiast i tak lekarze mają kontakt z chorymi i na przykład w momencie, kiedy przywieziono na oddział pediatryczny dziecko z koronawirusem, to cały oddział został zamknięty, a lekarze zostali wysłani na kwarantannę, więc no, myślę, że ktoś jednak lekcji nie odrobił. To znaczy w ogóle świat nie odrobił lekcji z koronawirusa i to już wiemy, ale chyba się nie dało za bardzo odrobić tej lekcji. No, ale myślę, że można było się zacząć przygotowywać do tego wcześniej. No i jednak słabe jest to, że pierwsza dama drukuje przyłbice na drukarkach 3D, które mają wydolność, rozumiesz, zerową na poziomie mikro, a na przykład prezydent nie jedzie do szwalni, nie jedzie do przedsiębiorstw. Czytałam ostatnio na Facebooku Michała Zaczyńskiego, że GUS podał ostatnio informację, że sprzedaż ubrań w kwietniu spadła o 63% w naszym kraju. To jest, my idziemy na rekord. Ta branża upada. Nikt nie wystosował, nikt się w ogóle tą branżą nie zajął. Więc rzeczywiście ten pierwszy miesiąc był dla mnie takim miesiącem obserwacji tego, co się dzieje, bo miałam na to czas. Wiesz, w momencie, kiedy jesteś w takiej gonitwie, wiele rzeczy ci umyka. Jak siedzisz w domu na kanapie i widzisz, co się dzieje, no to w pewnym momencie cię krew zalewa po prostu. Ale już jestem za tym, już mi przeszło, tutaj podjęłam jakieś działania, wyprodukowałam swoje maseczki, zresztą zapraszam Was na stronę malwipol.pl, cel jest szczytny. dochód ze wszystkich malwipolowych masek pójdzie na szczytny cel. Wszystkim się dostało w tym koronawirusie, więc jeżeli możemy troszeczkę pomóc, to super. No. A co będzie dalej? No, czas pokaże. No. Na pewno moja branża w tym momencie zaliczyła bardzo, bardzo poważny spadek. A czy ty w związku właśnie z tym, co się dzieje, na przykład jakie masz zdanie na temat Hot Sixing Challenge, który jakby zbiera pieniądze na rzecz walki z koronawirusem? Fantastyczna inicjatywa w swojej prostocie. Niestety przestała w pewnym momencie, zatraciła się gdzieś idea tej inicjatywy. I tak jak pomysł był, żeby to był prosty przekaz w stylu hip-hopowym, 16 zwrotek, prosta walka, wiesz, koloratur i udziwnień, no to w pewnym momencie po prostu stał to się koncert ego różnych naszych celebrytów, celebrytek. Ja też zostałam nominowana zresztą przez Mateusza Golickiego, który zrobił rewelacyjnego, nie wiem, skita, czy tam bita, czy skitał, whatever. Zrobił świetny rapowy kawałek, zresztą zostałam tam wymieniona i moje koty zostały nawet wymienione w tym. Super, dzieciaki rozumieją, znaczy młodzież rozumie jakby ideę i to jest super, ale ja niestety nie będę kontynuowała tej nitki, ponieważ uważam, że ona straciła już sens i jest, jak to mówi mój ulubiony youtuber Gonciarz, cringe'owa. A co sądzisz w takim układzie o tym, że głowa państwa, która jest odpowiedzialna za brak dofinansowania właśnie to już tak jest dalej, jakby wzięła no w tym tak, udział. No to było tak złe. Przecież my wszyscy, no jakby, słuchaj, gdyby to było dobre, to my byśmy tego nie komentowali. No, ale to było po prostu złe na każdej możliwej przestrzeni, płaszczyźnie. No, po prostu włącznie z tą wykrochmaloną koszulą, z tymi słuchaweczkami, z tym, no wszystko tam było po prostu nie tak. Myślę, że nie ma co marnować życia na to, żeby... Wiemy wszyscy, jak to wyglądało i prezydent chyba oglądał, rozumiesz, House of Cards na przewijaniu i zapomniał jakby... Tego, że nie jest Obamą, no. Po prostu. No nie jest Obamą, no nie jest Obamą, no. Nie jest Obamą. Jesteś w świecie modowym, obracasz się w tym towarzystwie i na pewno słyszałaś o aferze z Jessica Mercedes. No słyszałam. No i chciałam się ciebie spytać, co ty sądzisz właśnie o tym, że ona wypromowała swoją markę jako tą markę polską, że ona jest szyta w Polsce i żeby w ogóle wspierać polskie marki. A całkiem przypadkiem ta klientka odkryła, że to nie jest wcale szyte w Polsce, tylko jest to zmienianie tych metek przez... Że ubrania są szyte w Chinach, natomiast metki są w Polsce przerabiane na tą właśnie markę Jessiki. I co ty o tym uważasz jako właśnie osoba związana z moną? No i to myślę, że może być bardzo długi monolog mój, bo ja jestem związana z branżą od lat 17. Mój dziadek produkował w latach 80. zamki błyskawiczne. Jego firma, jego fabryka, gigantyczna fabryka, która eksportowała towar na wschód, nie przetrwała próby Chin. Nie przetrwała. Lata 90. po prostu zaorały Polskę jako kraj żyjący z produkcji odzieży. Więc ja te zmiany w Polsce są mi bliskie, nie tylko dlatego, że jestem projektantką, ale też właśnie, że mój dziadek, rodzina jakby jest związana z tym. I moim marzeniem od dawna, jak słynna futurystka Lee Edelkort mówi, jest, aby wytwarzać lokalnie i etycznie. I myślę, że to jest kwestia tych wszystkich czynników, które mnie zbudowały, tak? Dziadek szyjący, to, że ja korzystam z krawców, z szewców, że w jakiś sposób jakby utrzymuję, żeby to rzemiosło w Polsce nie umierało. I to, co się stało, przede wszystkim, bo ludzie się rzucili na Jessikę, ale jest jeszcze jedno dno, drugie dno, że to, co ona zrobiła, podważa wiarygodność nie tylko jej, ale całej branży. W momencie, kiedy w branży medialnej projektanci nie biorą odpowiedzialności za siebie i są podejrzewani o kopiowanie, są afery finansowe, tak? Mamy do czynienia z kochankami, którzy się tam piorą w butiku i jeden wynosi ubrania, drugi nie. To wszystko się niesie po mediach. W momencie, kiedy do jednego z projektantów zamiast ustawki przychodzi komornik, tak? I fotografuje. No jakby to bardzo negatywnie wpływa na morale branży. I mnie to najbardziej boli, że jak się mówi, bo ty siedzisz w show biznesie. Ja nie wiem, pewne osoby może to zauważą, może nie, że ja się staram z tego show biznesu troszeczkę wyjść bokiem, bo ja jestem przede wszystkim kostiumografem. I w mojej branży to, że ja mam Instagram, że pokazuję, nie wiem, się w bikini, nie jest dobrze odbierane. Natomiast to, że Jessica Mercedes, czy ktoś tam Kowalski, kto ma prawie 100 milionów followersów, oszukuje ludzi, to tak źle wpływa na całą branżę, że to jest, bo to, że jej marka jest zaorana, to wiemy. Jakby to, tu nie ma chyba możliwości wyjścia z tej sytuacji, tak? To jest jakby jej odpowiedzialność. Mnie zabrakło w tym całym galimatiasie, wiesz, skrzętnie przygotowanym przez PR-owców, rozumiesz, że niby ona pisze no, na notatniku, to jest taka próba wywołania w ludziach emocji, wiesz, tu są wszystkie jakby chwyty marketingowe wykorzystane, ten taki ton, że nagle Jessica Mercedes, która, rozumiesz, się kąpie codziennie w kalifornijskim słońcu, nie polskim, kalifornijskim słońcu, tak? Że ona nagle z tych, wiesz, Vetements i Bottega Veneta nagle staje się małą dziewczynką z Poznania i prosi ludzi właśnie nie prosi ludzi o przebaczenie. Są sytuacje, w których trzeba powiedzieć przepraszam. Przepraszam bez ale. Tutaj było tylko ale, nie było przepraszam. I mnie to boli. Ja nie mówię tego jako osoba zawistna, nie lubiąca Jessiki. Ja się bardzo często podśmiewuję z Jessiki, bo ona jest po prostu infantylna, ale ma tyle lat, że nie ma prawa nie być, tak? Więc jakby to jest urocze. Natomiast niedawno, nie dalej jak 2-3 tygodnie temu rozmawiałam ze znajomym i powiedziałam: słuchaj, jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak te dzieciaki sprzedają modę. To jest zajebiste. Po prostu to, jak ta Jessica ma wiedzę, jak wie, jak to zrobić, to jest fantastyczne. I to była autentycznie moja szczera jakaś taka uznanie dla tego, co ona robi. Natomiast to, że te rzeczy są przedrukowywane z Fruit of the Loom, to ja już wiedziałam od dawna, bo o tym się mówiło gdzieś tam w kuluarach. Natomiast, wiesz, ponieważ nie interesuję się marką Jessiki, bo nie noszę tych rzeczy, wolę, wiesz, fajny vintage, po prostu kupiony vintage, prawdziwy vintage, tak? Jakby mam inną w głowie jakby myślenie o ciuchu, tak? To nigdy nie wchodziłam na jej stronę i nie czytałam, nie wczytywałam się, a wiesz, jak zaczęłam czytać, to po prostu mi się zęby zaczęły, rozumiesz, sypać, bo to jest jeden wielki przekręt. I dziwi mnie to, bo słuchajcie, to jest tak, że marka jest warta, odzież jest warta tyle, ile za nią damy. I nie można się o to złościć, że Jessica może sobie sprzedawać dresy za 10 000 złotych. I to jest wasza odpowiedzialność za to, że wy je kupujecie. Tak samo jak idziecie do Balenciagi kupować trampki za 4 koła. To jest wasza decyzja, was nikt do tego nie zmusza. Wiecie, co bierzecie. Natomiast jeżeli wiecie, co bierzecie, a to jest coś innego, no to to już jest paragraf karny. No i jakby myślę, że marka jest zaorana. Ale to są niestety, znaczy niestety, to są konsekwencje takich czynów. Teraz jest kwestia tego, żeby... Mnie jest strasznie tej dziewczyny szkoda, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, jaką ona jest ambitną osobą i co jej się wydarzyło. Jej się zawalił świat. Natomiast niestety musi wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiła. I tu nie ma ale. Szkoda, że nie zostało powiedziane słowo przepraszam. Na tyle to się zbiegło niedobrze dla niej w czasie, że ludzie są w tej chwili bardziej uwrażliwieni na takie sytuacje, bo siedzą w domach, bo mają czas na to, żeby pomyśleć, żeby skupić się na tym, co kupują. To już jest piękny ruch, że ludzie mają już czas na to, żeby się zastanowić, jaki produkt chcą i czy ten produkt jest rzeczywiście etyczny, wytwarzany lokalnie, czy jest od mojego ulubionego projektanta. Tyle, no. Czy twoim zdaniem w takim układzie jej marka ma jakąkolwiek szansę, żeby podnieść się jeszcze i zaistnieć w branży? Ja myślę, że to jest zaorane. Ja myślę, że jedyne, co można teraz zrobić, to siedzieć w domu, nie włączać Instagrama i po prostu dać sobie zapomnieć na chwilę o sobie i wrócić z czymś nowym. Zresztą to też napisał Michał Zaczyński, ja się bardzo często zgadzam z tym, co on pisze. Nie zawsze, ale... forsowanie teraz się z ludźmi będzie chore. Ludzie nie odpuszczą, a tu też chodzi o to, żeby sobie oszczędzić po prostu nerwów, tak? Po dwóch stronach. Tak. Jako projektantka na pewno masz wiele inspiracji, więc co jest taką twoją główną inspiracją w modzie? Albo kto? To. Ty. Ulica, rozmowy, przyjaciele, książki, internet, Instagram, doświadczenia, emocje, filmy. Film jest bardzo ważny. Zawsze był bardzo ważny w moim życiu, ale to były takie najsilniejsze inspiracje za czasów studiów, gdzie ja przeżywałam rzeczywiście kino od lat 70. Briana De Palmę, Kubricka, kostiumowe kino. W tej chwili seriale też mają ogromny, olbrzymi potencjał twórczy, więc wszystko, co żywe... O, mój kot właśnie, który... Przepraszam. Mój kot, który właśnie zwalił, przepraszam, lampę na mnie. Nic się nie stało. Wszystko, co żywe! Ja się aż poplułam. Przepraszam Państwa. Moi obserwatorzy wiedzą, że co drugi snap to jest właśnie tak to się dzieje, nie? Że albo spada lampa, albo mój kot się wierzy na firance. No, it's life. This is life. A jakbyś zdefiniowała słowo z odpowiedzią. Moda? Proszę? A jakbyś zdefiniowała słowo moda? Jak rozumiesz słowo moda? Dla mnie moda jest tym, co chcesz powiedzieć. I jeżeli chcesz wykorzystać ubranie do strategii działania, to tym jest moda. Moda mnie nakręca. Moda powoduje, że chce mi się tworzyć. Ale to nie jest moda w postaci ubrania, kawałka tkaniny, czegoś, co jest teraz na topie, tylko to jest kontekst. To jest to, co ja zrobię dla drugiego człowieka. Czyli tak naprawdę moda to są emocje dla mnie. To jest ta wymiana, którą my mamy. Teraz zaczęłam pracę nad projektem stricte reklamowym, komercyjnym dla pewnej marki i ja po prostu we mnie buzuję. Jakby to jest życie. Moda to dla mnie życie, ale to przede wszystkim emocje. Zbliżają się wybory prezydenckie. Chciałam się ciebie spytać, ale dalej w temacie mody. Nie, dalej w temacie mody, także spokojnie. Jak oceniasz styl obecnej pani prezydentowej? I jak twoim zdaniem charakteryzuje się właśnie osoba będąca w takim klimacie? Mam odpowiedzieć w konwencji mody, tak? W kwestii mody. Tak. Pani prezentowa jest ubrana poprawnie, natomiast widzisz, dla mnie właśnie moda to jest wizerunek. Jakby to jest wszystko to, co jest związane z człowiekiem. To, jak się poruszasz, to, jak mówisz, to, że patrzysz komuś w oczy w momencie, kiedy mówisz, nie uciekasz wzrokiem, bo to wtedy już świadczy o tym, że masz coś do ukrycia. Pani prezydentowa ma lekcję stylu odrobioną na piątkę, ale lekcję bycia kobietą, człowiekiem ma kompletnie zaoraną, nieodrobioną. I to jest bolesne, że wizerunek, który mogłaby wykorzystać do działania w prawach kobiet, w prawach dzieci, wypowiedzieć się na temat pedofilii, nie tylko w kościele, ale generalnie walczyć. Kobieta to przy mężu jest tak naprawdę, wiesz, mówi się, że mężczyznę poznajemy po, że mądre decyzje mężczyzny poznajemy po mądrej kobiecie. Ja nie twierdzę, że pani prezydentowa powinna wpływać na losy kraju, ale powinna decydować o losach kobiet, dzieci, społeczeństwa, powinna się wypowiadać na ten temat. To jest też wizerunek. Myślę, że maseczki ma bardzo dobrze dopracowane i dopasowane do żakietu, ale reszta wizerunku kuleje. Czyli co byś poprawiła, jakbyś mogła? Wiesz co, wysłałabym panią prezydentową do specjalisty, ale myślę, że to by nic nie dało, ponieważ przy obecnej władzy nikt by nie dał pani prezydentowej dojść do głosu. Pięknie. Wspomniałaś o pedofilii i o tym. Chciałam się ciebie też spytać, bo na pewno o tym słyszałaś, o tym, co się wydarzyło w Zatoce Sztuki i o filmie. Co ty o tym myślisz? Co myślisz o tym, że padły nazwiska osób znanych, celebrytów, którzy uważają, że nic nie wiedzą, a jednak fakty wskazują na co innego? Widziałam ten dokument 2 dni temu. Uważam, że jest to dzieło bardzo złe, nastawione na tanią sensację, w którym brakuje jakiejkolwiek merytoryki. Poleciłabym panu Latkowskiemu zakupienie abonamentu na Netflixie i obejrzenia kilku dokumentów. Przepraszam, muszę rzucić mojemu kotu piłkę. To są ważniejsze sprawy. Nie ma problemu. Nie, bo po prostu zaraz nas Stanisław zajedzie i nie wiem, spadnie mi żyrandol na głowę. Jakby myślę, że nie ma już miejsca na tego typu słabe kino, ale no, temat jest porażający. Porażający jest przede wszystkim pal licho z celebrytami. A co ty myślisz, dlaczego celebryci się znaleźli w tym celebryckim świecie? Żeby coś sobie udowodnić, żeby coś zaszpachlować, żeby coś ukryć, żeby coś wypełnić, czego nie mają. To jest jakby, to jest naturalne, no jakby, no nie musimy chyba już jakby się zagłębiać w to. Ja też bardzo długi czas też się zastanawiałam, jaka jest moja rola w show biznesie i doszłam do wniosku, że moja rola jest, żeby znaleźć exit po prostu. Natomiast przerażające jest to, jak bardzo kryte są te persony, które były prowodyrami tych działań, jak one są ustawione, jak wiele osób na płaszczyźnie, myślę, że nie wiem, politycznej, prawnej, musi być umoczone w tą Zatokę Sztuki, że tym facetom, to znaczy ten jeden, bo ten Krystek, tak, ma zaraz wyjść, a ten drugi to w ogóle, nie wiem, kim on jest, ale podejrzewam, że musi być wyroku. Nawet nie dostał wyroku i on tam w ogóle w tym filmie grozi, wiesz, jak taki po prostu, wiesz, rasowy gangster, że teraz pokażcie, kim jesteście, no i wiesz, przed nim kubka pieniędzy, no więc generalnie zabójstwo w biały dzień, no. A wiesz co, celebryci średnio mnie interesują, mają swoich prawników, niech sobie radzą sami, wiesz, niech jakby każdy musi brać odpowiedzialność za siebie i jeżeli zostali wywołani do tablicy, to pewnie coś tam na rzeczy jest. Słuchaj, w środowisku się mówi różne rzeczy, natomiast ja się nie będę w ogóle tym zajmować, bo mam dwa koty, które mają ciągle coś na sumieniu. I tyle. A z kwestii, wiesz, formalnej, no skończcie robić po prostu takie słabe, taką słabą produkcję, wiesz, dokumentalną, bo z tego dokumentu nic nie wynika. No ja rozumiem, że panu Latkowskiemu było ciężko namówić kogokolwiek na rozmowę, ale tam ludzie po prostu w tym dokumencie z niego drą łacha, za przeproszeniem. No jakby nie traktują go poważnie, więc jakby ja chcę oglądać produkcję na poziomie. Sikorska.Kamila pisze, dokument dno, tak uważam. No, a temat jest tak ważny i tak poważny, że ja bym chciała się dowiedzieć. No wiesz, po dokumencie Sekielskiego, po tym pierwszym, bo drugiego nie widziałam, to jest właśnie ten moment, kiedy wychodzisz z kina i milczysz, bo jesteś tak porażona tą sytuacją. Tam jest wszystko podane na tacy. Tam nie masz właściwie żadnych pytań i nie masz ochoty tego komentować, bo to jest tak mocne. Także ja myślę, że wielkie brawa dla pana Sekielskiego i też bym tutaj chciała nawiązać tym dokumentem jeszcze do kwestii Jessiki i mediów w ogóle, tego jak media są poukładane. Zwróć uwagę na to, że większość redaktorów chodzi w tych wszystkich ubraniach pań, które potem są sponsorowane, czy tam o których się pisze bardzo pozytywnie na pudelku, na plotku, na tych innych. Ci wszyscy chłopcy noszą te bluzy z nadrukami. Vogue się rozpisuje na temat tego, jak wspaniałe było przecież Veclaim, to nikt tego nie sprawdził. Jakby ja jako kostiumograf staram się robić jak najlepiej swoją robotę, jak się da. Fajnie by było, żeby dziennikarze też mieli takie podejście do swojej pracy, a nie tylko układy, układziki, prezenciki, wyjazdy na Malediwy, prawda? Zwolniona pani redaktor naczelna pudelka, wiemy co. No, wiesz, to jest nasza wspólna odpowiedzialność. Myślę, że koronawirus jest super momentem do tego, żeby zrobić rachunek sumienia i zastanowić się nad tym, co zrobiłem w życiu nie tak. Chciałam się jeszcze tutaj spytać, bo padło pytanie, jak podobają Ci się rzeczy od Epram, od marki? Proszę? Od Epram? Tak. Na razie za mało, żeby stwierdzić, w jaką stronę ta marka pójdzie. Ja jestem zakolegowana z showroomem, który tą markę prowadzi i przyglądałam się tym rzeczom. Widziałam dwa modele marynarek. Bardzo dobrze życzę dziewczynom. Mam nadzieję, że ta marka pójdzie dalej, że się będzie rozwijać. Bardzo ubolewam z tego powodu, że na przykład marka Ani Kuczyńskiej zniknęła z mapy mokotowskiej. To jest smutne i ja o Jessice też mówiłam bardzo dobrze i bardzo jej kibicowałam i będę mówiła o wszystkich bardzo dobrze i będę im kibicować, bo naprawdę czeka ją nas bardzo trudne czasy. I to w nas leży to, czy te małe marki przetrwają, bo no świat już nie ukrywa tego, że najmniejsze marki po prostu nie przetrwają, jeżeli nie zaczniemy nic z tym robić. No. A co zrobić w takim układzie, żeby wyróżnić się na tym rynku i na przykład na tle zagranicznych marek? Co zrobić, żeby się wyróżnić? Tak. Czy trzeba mieć znane nazwisko, żeby zaistnieć w świecie mody, twoim zdaniem? Wiesz co, trzeba mieć przede wszystkim dobry pomysł i budżet, bo nasi polscy projektanci operują mikrobudżetem w skali tego, jakimi budżetami operuje Virgil Abloh, dyrektor domu mody Louis Vuitton. Więc nie ma co porównywać. Natomiast tu nie chodzi o to, żeby marki polskie robiły międzynarodową karierę. Chodzi o to, żeby marki polskie przetrwały dzięki naszym działaniom. Żebyśmy my mogli naprawdę mówić o lokalnej, społecznej, zaangażowanej formie wymiany towarów. Tak, jeszcze na koniec chciałam się Ciebie spytać. W jednych sposób wspomniałeś, że dużo radości daje Ci taniec. I to prawda. Co robisz poza tańcem? Czym się interesujesz? Mam nadzieję, że aż nie przerwę, bo zostało nam 2 minuty, już mi wyświetliło. Dobra, to ja będę mówiła bardzo szybko, bardzo szybko. To zanim powiem, to podziękuję Ci za rozmowę. Bardzo mi było miło rozmawiać z tak skromną i miłą osobą, pomimo tego, że czuję, że początkujesz. Życzę Ci tego, żebyś działała według właśnie serca i intuicji, bo to jest trudna działka i bardzo łatwo się sprzedać. I w pewnym momencie można dojść też do ściany. Nie życzę Ci tego. Życzę Ci tego, żebyś oglądała dużo Pana Sekielskiego. Ja lubię wszystko, co mnie wspiera i co mnie buduje, czyli taniec, ruch, muzykę. Kocham słuchać nowych wykonawców. Mam na Tajdalu ciągle jakiś nowy... Eksploruję jakby nowe trendy, nową muzykę, nowych wykonawców. Jest tylu młodych, w ogóle zdolnych hip-hopowców w Polsce. To jest fenomenalne w ogóle, jak się młodzież rozwija. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Medytuję. Przynajmniej staram się, ale to nie jest, wiesz, nic na poziomie pro. Praktykuję jogę, no i wróciłam do treningów, które bardzo dobrze działają na moją głowę. Czyli jest coraz lepiej. No Malwino, dziękuję. Jest bardzo dobrze. Jest pomimo tego, że jest tak jak jest, to jest bardzo dobrze. I oby tak było. Dziękuję Ci ślicznie za rozmowę i za miłe słowo. Jeszcze jedno muszę powiedzieć. I kocham techno. I jak tylko otworzą kluby, to wjeżdżam na jasno. Ja potrafię całą noc